życie, 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 życie. Życia piękny dar budzi się w nas jak wiosenny świt. I jak łódkę wśród fal niesie go serca rytm. Jeśli poznać chcesz tajemnice, co w głębinach mogą się kryć, życie wciąż uczy nas, jak żyć. Układ oddechowy. Pęcherzyki płucne. To tutaj krew oddaje dwutlenek węgla pobrany z komórek i nasyca się tlenem, który jest im potrzebny do pracy. Pęcherzyki. Ile ich jest? 300 milionów? 600 milionów? Może 800? Zdania są podzielone. Ich powierzchnia wynosi około 80 metrów kwadratowych, a więc jest 50 razy większa od powierzchni ciała ludzkiego. Patrz na tych frajerów! To chyba nie najlepsze miejsce do biegania. W powietrzu jest dym! A w dodatku przy każdym kroku wzbija się kurz. Myślałem, że choć raz zrobię coś dla zdrowia. Oj, nie przejmuj się tak. Się do nich zbliżać. A to niby dlaczego? Przecież oni oddychają, mogliby cię wessać. To by była przygoda. Coś ty? No tak. Zwariowałaś? Słuchaj. Źle ci tak latać sobie, gdzie chcesz? Jesteście gotowi? To jazda! Lepiej uważajcie, to się może źle skończyć. Zdrowy ludzki organizm potrafi skutecznie się bronić przed takimi jak my. Nie marudź, stary grzybie, my wirusy zaraz wam pokażemy, jak to się robi. Wy jesteście mali, łatwiej wam się wślizgnąć niepostrzeżenie. Nam bakteriom jest o wiele trudniej. Co to za pogaduchy? Co on gada? Nasz kolega uważa, że nie ma sensu próbować przez nos, bo ten sektor jest dobrze chroniony. Przez usta będzie łatwiej dostać się do środka. Naradzajcie się ile chcecie, i tak jesteśmy mądrzejsi od was. Bombella! Czekaj! Zaczekaj! Myjnia automatyczna. No naprawdę, miłe powitanie. Zimno mi. Ładnie cię tu urządzili.
Mogę coś dla ciebie zrobić? Zimno, chodźmy dalej. To niesamowite, jak się kurzy w tym parku. Faktycznie. Teraz naprzód, za mną! Chodźmy tędy, tak będzie ciekawiej! Rety, co się ze mną stało? To nic takiego, Bombello, wszystko przez to kiśnięcie. Na co jeszcze czekasz? Może byś tak pomógł mi się uwolnić? Te włoski zatrzymują nieproszonych gości, ale na szczęście ty i ja nie należymy do nich. O, rany, ale tu gorąco? Nareszcie się przestaniesz trząść. Ale śmieszne. Co tu się dzieje? Wydaje mi się, że ciało nas ogrzewa do swojej temperatury. Zobacz! A wy czego tu szukacie, brudasy jedne? Tak się boicie kąpieli, że wlecieliście przez usta? Tam też jest bardzo przyjemnie. Nie wstyd ci pokazywać się innym cząsteczkom w takim stanie? Popatrzcie! Nareszcie! Dobra nasza, panowie, udało się! Teraz pora trochę się zabawić! To się okaże! No i co, dobrze mówiłem czy nie? Mieliśmy jakiekolwiek problemy? Nie. Ktoś się stawiał? Nikt. Poddali się bez bicia. Mówiłem, że tak będzie. Jestem cwaniak czy nie? Tak, jesteś. Ale szefie, może to dlatego, że wlecieliśmy nie przez nos, tylko przez usta, tak jak radził tamten kolega. To nie ma nic do rzeczy. Nie opowiadaj bzdur. Najwyższy czas zastosować naszą straszliwą broń. Teraz słuchajcie mnie. Tak? Naszym miotaczom toksyn nikt tu się nie oprze. Oto szczegóły mojego planu. No? Za chwilę zetkniemy się z mieszkańcami organizmu, dlatego każdy musi znać swoje zadania. Co oni się tak grzebią? Doskonale, wygląda na to, że będziemy mogli się zabawić. Jazda dalej do roboty. Na co wy tam jeszcze czekacie? Oj, bo zaraz my się do was pofatygujemy. Może to niezły pomysł. Halo, halo, sierżancie Kruszyna, mówi dowódca przeciwciał Metro. Nasi goście wyglądają na trochę niezdecydowanych. Może pomożemy im podjąć właściwą decyzję? Co pan na to powie? Przybyliśmy do migdałków, by w ramach skoordynowanej akcji usunąć stąd intruzów. Niech pan zostanie na pozycji, czeka na rozkazy. Zrozumiano? Nie ma potrzeby aż tak się denerwować. Liczyłem, że doceni pan moją inicjatywę, ale jak nie, to nie. Dobrze, będzie jak pan sierżant sobie życzy. Ja znam swoje miejsce. Będziemy czekać, dobra jest. Ale mam mały warunek, jeden mały warunek, tak niewinny drobiażdżek. Pozwoli nam pan pierwszym ruszyć na wroga, zgoda? Ach, ten Metro. Uwaga, oddział, nie atakujemy pierwszej linii nieprzyjaciół. Przygotować się, zaraz pokażemy im, na co nas stać. Wszystko jasne? No dobra, naprzód! O, patrz!
są wszyscy? O, to chodzi świetnie. Zapraszamy dalej, kochani. O, bardzo dobrze, jeszcze trochę. Do ataku! Uwaga! Mitoza! Dzielimy się! Dobrze, jeszcze ja! No, gotowe! To była tylko przygrywka! Teraz musimy poszukać jakiegoś spokojniejszego miejsca i zaczniemy się namazać na całego! Pokażemy im jeszcze! Będziemy się dzielić i dzielić bez końca! O! O, widzicie? Tutaj potrzebny jest tlen, który my transportujemy. A dlaczego? Ponieważ to właśnie w tych komórkach zachodzi właściwy proces oddychania. Innymi słowy, zachodzi tu reakcja, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla. Powiem wam, że wprost nie znoszę tego dwutlenku węgla. Gdzież oni się podzieli? A, no są wreszcie. Może weźcie się trochę w garść. No dobra, mówcie zaraz, jak poszło. Przedostali się? Nie, nie udało im się sforsować obrony. Zaraz, zaraz, jakiej obrony? Odpowiadaj, szybko! Nie przedarli się przez migdałki. To forteca nie do zdobycia. Ponieśli tam bardzo ciężkie straty, szefie. To było straszne. Ciemięgi, łamagi, ofiary, nie do rajdy! No, skoro tak, będziemy musieli zrobić się nieprzyjemni. Przedostaniemy się tędy, kapujecie? Nie bardzo. Tędy? Jak to, szefie? Chodźcie za mną, zaraz zobaczycie. Dalej! Dalej!
Tu interferon z komórki 17067. Atakują nas. Tu interferon z komórki 17083. Atak wirusów. Tu komórka 17101. Rozpoznano typ wirusa. Rozpocząć produkcję przeciwciał. Znowu się zaczyna. Wiecznie jakieś kłopoty. Że też tutaj nigdy nie można mieć odrobiny spokoju. Centrala chromosomów. Słyszeliście, co się dzieje? Na co czekacie? Trzeba wyprodukować parę milionów przeciwciał. Bierzcie się do roboty. Wykiwaliśmy go! Chodźcie! Jesteśmy w krwioobiegu, to najlepsze miejsce dla nas. Widzicie? Tutaj nie ma policji. Żyć, nie umierać. Nic nas nie powstrzyma. Możemy przenikać przez ściany, zmieszać się z tłumem, a kiedy nadejdzie właściwy moment, wtedy pokażemy im, na co nas stać. No proszę, co my tu mamy? Uwaga! Limfocyty za mną! Widziałeś tych sportowców? Straszni frajerzy, co nie? Jasne. Ja, proszę ciebie, jestem chłop jak dąb. Weź popatrz na te klaty. Uważaj, patrz pod nogi. Stop! W drogę! Co to ma być? Ale numer! Ładna mi forteca, śmiechu warte. Raz i raz. Stać! Czeka nas tu masa roboty! Przecież to łatwizna, każdy głupi by tak umiał. Tak jest, dawaj, ruszaj się, raz, raz! Ha ha ha!
bombę lądko. A ty dokąd? Przepraszam. Lecimy. Idziemy. To się mogło dla ciebie źle skończyć. Rozejrzyj się. Tatusiu, wytłumacz mi, co tu robią te duże kamienie? To są zanieczyszczenia, które trafiają do płuc i zostają w nich już na zawsze. Może się tu ich nazbierać całkiem sporo, jeśli we wdychanym powietrzu jest dym, pył albo kurz. Na szczęście jest tu też coś, co można by nazwać służbą oczyszczania. Idziemy. Tlen jest niezbędny do produkcji energii. Niedaleko stąd spotykamy się z czerwonymi krwinkami, które zaniosą nas tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Bąbelątko? Bąbelątko? Gdzie ona jest? O, tu jest. Widzisz, co ona wyrabia? Tak, wiem, ale już się przyzwyczaiłem. No, czas ruszyć w dalszą drogę. Proces oddychania trwa przecież bez przerwy. Chodźcie, moi drodzy, czekają na nas. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z o.o. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Jakub Wetzile, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Kołodziejczyk. Wystąpili Marcin Hycnar, Aleksandra Rojewska, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Wojciech Szymański, Jan Kulczycki, Paweł Szczesny i inni.